Witajcie moi kochani, minęła 21, znaczy w chwili, w której to oglądacie, gdyż u nas jest to dopiero godzina 15, razem ze mną jest Wąski z kanału Wąski Kanał. Cześć wam. Oraz Trójkątny, który sponsoruje ten film. I chciałem jednocześnie powiedzieć, że to wcale nie jest prawda, że jestem iluminatą. My na zebraniach loży ustaliliśmy, że nie będziemy się przyznawać. Dlatego się nie przyznajemy. Tak, dokładnie tak. I dzisiaj będzie taki troszeczkę przewrotny klimat tego vloga, bowiem będzie o Erdoganie i Putinie. Czyli sułtan i car. Tak, dokładnie. I to są ludzie, którzy są tacy niesamowicie znienawidzeni w mainstreamie i nie tylko w mainstreamie, ponieważ część środowisk narodowych boi się, że nam Putin spróbuje wjechać i zrobić nam powtórkę 39, czyli znowu będzie nas wyzwalał. Znaczy wtedy nas nie wyzwalał, wtedy dbał o zaprowadzenie porządku i tam ludność rosyjską i tak dalej, i tak dalej. O mniejszość rosyjską, tak jak na Ukrainie, nie? O mniejszość, tak. Także tylko jest taka obawa, że najpierw nam tą mniejszość rzuci na spadochronie, a potem będzie o nią dbał, ale to nie o to chodzi. Bo ja też się tego obawiam, ale obawiam się na tej zasadzie, że ja zawsze uważam, że trzeba się przygotować na najgorsze. Bo wtedy jest się przygotowanym, ale to wcale nie znaczy, że on to naprawdę zrobi. Są dużo większe zagrożenia dla Polski. Natomiast w polityce międzynarodowej jedno, co jest pewne, to to, że wszyscy porządni gracze, w tym sensie tacy profesjonalni, mają gdzieś to, czy kogoś lubią, czy nie lubią, liczą się tylko interesy. I właśnie o tym będziemy chcieli porozmawiać, bo Erdogan z Putinem no mają zaszłości niesamowite i to zarówno personalne, o których za chwilkę, jak i takie w historii najnowszej, jak i po prostu w historii z dawnej, czyli po prostu Turcja, jakby się nie nazywała, nie lubiła się z Rosją, jakby się ta Rosja nie nazywała. Także to są zaszłości takie, można powiedzieć, jak między Polską a Niemcami, gdzie my chrztu specjalnie nie braliśmy chrztu od Niemiec, bo już wtedy ich nie lubiliśmy, a w zasadzie już wtedy ci Niemcy nas nie lubili i nas gnoili, a myśmy mieli słuszne pretensje do nich, to jest właściwsze, ale mimo to ci dwaj panowie byli w stanie się dogadać i to zaraz po tym, jak jeden i drugi nakręcał spiralę propagandową przeciwko drugiemu w swoim własnym kraju, ale teraz nie ma problemu, bo teraz są interesy i tak nie. Niestety uważam, że powinno się robić politykę międzynarodową, bo my Polacy zawsze mieliśmy honor i zawsze przez ten honor byliśmy, przepraszam, w dupę bici. Zawsze walczyliśmy o wolność naszą i waszą, przy czym te waszą zawsze było pierwsze, a na tej naszej jakoś nigdy nie starczało czasu i czerwone maki pod Monte Cassino czerniejsze będą po polską piły krew, ale ci, za których wolność wtedy żeśmy walczyli, to nas wzięli, sprzedali i stwierdzili, że będziemy za żelazną kurtyną, czyli za wielkim murem nieużywanym od lat, w którym tam po prostu no, przeszliśmy co przeszliśmy, strzały w tył głowy, inne takie rzeczy. Wąski teraz ty. Bardzo dobry wstęp, bardzo dobry wstęp. To znaczy, jakby dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Mianowicie, okej, sojusz sułtana i cara. Po pierwsze, bardzo fajny myk od strony oczywiście politycznej. Nie osądzajcie mnie, ale uważam, że wartość... Osądzajcie go, dajcie mu łapkę w górę, ja już mu dałem. Wejdźcie na jego kanał, dajcie mu łapkę w górę i napiszcie mu w komentarzu, że mu daliście przeze mnie. Tak, dziękuję wam. Słuchajcie, bo wypadam z rytmu. Oni próbują się dogadywać, mimo tego, że się nie lubią. I teraz tak... Są interesy, nie ma przyjaciół. To jest jakby jedna z głównych zasad dyplomacji. Są tylko wspólne interesy, nie ma przyjaciół. W tym wypadku jest o co walczyć, ponieważ są to dwa mega duże kraje. Dwa duże mega kraje z mega ambicjami. Tak naprawdę cała polityka w tej chwili przetacza się na wschód, a nie na zachód. Kraje zachodnie upadają, w cudzysłowie. Stany Zjednoczone już nie są taką gospodarczą siłą, chociaż cały czas są silne, ale nie są tak silne jak wschód. Co za tym idzie, ropa, no słuchajcie, no w Stanach jest ropa oczywiście, no bo sprytni Amerykanie od głupich Rosjanów kupili Alaskę, ale przecież dużo złożów i cała gospodarka razem z Indiami, z Chinami i całym tym jakby Bliskim Wschodem idzie na wschód. Druga rzecz, która mi martwi albo śmieszy, to to, że czemu żaden z kodowców nie jest zaniepokojony stanem demokracji, na przykład w Turcji po przewrocie stanu, po tym jak
Erdogan powiedział, że zawiesza prawa człowieka, chociaż oni mieli swoje prawa człowieka po swojemu już napisane w inny sposób, po arabsku, już dawno temu, zanim zrobili to Brytyjczycy po raz pierwszy. Po turecku, przepraszam, bo później po się turecku. Przyczepią. Tak, ale chodzi mi o... Tak, ale chodzi mi o to, że jakby Arabowie też mieli swoją taką kartę, no trochę inną, no bo wiadomo w ogóle... Znaczy, żeby zrozumieć ideę praw człowieka w islamie, trzeba zrozumieć, że kobieta w islamie bardziej przypomina inwestarz domowy niż człowieka. Nie ja to powiedziałem, tak jest w tamtym systemie. No niestety, jeżeli się kobietę wycenia w ilości wielbłądów, przepraszam, dziękuję, postoję. Krów czy czegoś. Nie, oni tam chyba krów nie mają. No ale to w Afryce mają krowy, gdzie indziej kozy, a u nas kobietę się liczy, nie wiem, na kupionej kwiatki i biżuterię, tak? Nie wiem, ja kobiety liczę na to, jakie są kochane, fantastyczne i ja bym nawet nie próbował swojej kobiety zakłuć w burkę, bo jakby mnie pizgnęła w ryj, to bym się oduczył. I tak mi się wydaje, że na tym polega, dlatego oni się tak strasznie boją Europejek, bo się boją dostać w ryj nie to, co by chcieli. Przepraszam za wulgaryzm, ale jak sobie przypomnę, jak oni mordują te kobiety, robią z nich niewolnice, ja to nazywam macice samobieżne, po prostu no niewolnice. Ja między tym, jak hardkorowy islam, który przecież do nas też płynie, traktuje kobiety, widzę bardzo dużo podobieństw między tym, jak starożytny Rzym traktował niewolników. Niewolnik był po prostu inwentarzem. Też miał swoje i też niewolnik mógł mieć swój majątek nawet i tak dalej. Niewolnik miał chyba nawet trochę lepiej, bo mógł tam chodzić po ulicy, jak mu pan pozwolił. Dobra, nie o to chodzi, za bardzo odbiegam. To nie jest o islamie. Kontynuuj wąski, przepraszam. Więc tak, Newsweek nazwał pana Erdogana sułtanem, pana Putina carem. Słusznie i niesłusznie. Jakiekolwiek oczywiście zaszłości byśmy mieli z Turcją, z tego co wiem, ponad 600 lat relacji dyplomatycznych. Turcja, że... przepraszam tutaj i chciałem pozdrowić moją widzkę, półturczynkę Bahar i cały czas potwierdzam to, że ja akurat Turcję prywatnie jako kraj serdecznie lubię i przypominam, że Turcja jest jednym z niewielu krajów przez setki lat naszej historii, która zachowała się w stosunku nas bardzo w porządku. Zachowała miejsce chyba dla ambasadora polskiego, tak? Przy stole. Tak, w czasie II wojny światowej bardzo w porządku się zachowywali i wcześniej też. My z Turkami nigdy nie mieliśmy złych kontaktów jako Polska i teraz w imię tego, że Erdoğan robi z Unią Europejską co chce przy współudziale Angeli Merkel, to wcale nie znaczy, że my mamy sobie zepsuć relacje z Unią Europejską, bo to jest trochę tak. Unia Europejska to jest taka wielka rodzina. I rzeczywiście Erdoğan tą wielką rodzinę ładuje w 4 litery, tylko jest teraz pytanie, czy jeśli ta rodzina ma nas w dupie, a mas ma w dupie, bo chce nam osiedlić tych, których my nie kochamy, których sama nie chce, to czy my powinniśmy sobie psuć relacje z Turcją tylko dlatego, że ona ładuje tą Unię w 4 litery? Znaczy, to chcę powiedzieć, żeby nie wyszło tak jak zawsze, a propos polityki międzynarodowej. Może to jakoś uprośćmy. No na przykładu youtuberów. Gdy jest drama między dwoma youtuberami, już nie chcę wskazywać nazwiskami, tak? To jakby... No to powiedzmy, że jeden tam coś o ruletkę się przyczepia, drugi ma tą ruletkę, no. No tak, ale jakby jeden z nich się nie obrazi, że jakby, hej, ja oglądam i tego, no bo... Come on. Tak, ale nie, ja chcę powiedzieć coś innego, zobaczcie, my Polacy zawsze byliśmy tacy wyrywni i dwóch się biło, a my zawsze tok, 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 będziemy tego bronić, a potem tych dwóch się dogadało i dwóch nie cierpiało nas. Tak na przykład wygląda z Ukrainą, byliśmy tak cholernie wyrywni w stosunku do tej Ukrainy i przegraliśmy na tym wszystko, co się tylko dało. I skonfliktowaliśmy się bardziej z Ruskimi, i skonfliktowaliśmy się bardziej z Niemcami, i skonfliktowaliśmy się bardziej nawet z Francją, bo oni się ponad naszymi głowami dogadali. Tak, w ogóle Polska miała bardzo duże ambicje, żeby w Mińsku razem z Francuzem i Niemką rozmawiać u Białorusinów z Rosją o Ukrainie. No ale to nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ja rozumiem, że Polska, robiąc te wszystkie, nie pamiętam jak to się nazywało, Kwaśniewski razem z tym Szwedem dogadywali się, już mieli dopięte wszystko, gdy przed pierwszym Majdanem, gdy miał być podpisany ten traktat stowarzyszeniowy. Ja rozumiem jakby ambicje Polski, ale fajnie, że próbujemy, ale jakby też myślmy w drugą stronę, żebyśmy nie byli tą rodziną europejską, która jest... Tak, mierzmy siły na zamiary i to jest to, co ma być przesłanie tego vloga. W polityce
polityce międzynarodowej nie ma to, że kogoś lubię. Ja z Wąskim nagrywam, bo go lubię, tak? Natomiast gdyby Wąski był państwem, to bym z nim nagrywał, bo miałbym w tym interes. I o to chodzi, że my się zachowujemy tak, że my kogoś lubimy, kogoś nie lubimy i przez to nas strasznie łatwo rozegrać, bo my jesteśmy straszliwie przewidywalni. Putin, który nienawidzi personalnie Erdoana, Putin, który jest szefem Rosji, która nienawidzi Turcji, umieli się dogadać. O tym, jak się dogadali, to będzie za chwilę. Natomiast my nie umiemy się w imię interesów wznieść ponad pewne rzeczy. Dlaczego my się nie dogadamy z Rosją przeciwko Unii Europejskiej, nie Unii Europejskiej, przeciwko Angeli Merkel, a Angela Merkel umie się dogadać z Rosją przeciwko Polsce. I teraz tak, będą nam chrzanić, że tak nie można, bo to psuje relacje, bo to psuje atmosferę. Ale Merkel może zepsuć atmosferę, nie? I to jest na zasadzie, no, że jednym wolno, drugim nie, no bo tak to się robi. W polityce międzynarodowej wszyscy kłamią, wszyscy łżą, wszyscy mówią, że to jest dla dobra ogółu, dla dobra społeczeństwa. No w ogóle w polityce wszyscy kłamią i wszyscy łżą. No ale pomyślcie, no, ktoś was nie zaprosi do stołu, coś się stanie, nie usiądziecie. Owszem, oczywiście, jest to gra detali. Jakby najmniejsze niuanse dyplomatyczne mają bardzo dużo wspólnego, ale my tu rozmawiamy naprawdę o losach świata i tego, jak będą sojusze wyglądały. Więc w momencie, kiedy ty bardziej się unosisz dumą, to niespecjalnie musi być to ruch w stronę twoich interesów, bo rolą państwa w kreowaniu stosunków międzynarodowych i relacji z innymi państwami jest interes narodu, tak? Ustawić się, mówiąc krótko, po dobrej stronie. A nie oszukujmy się, po co Ruskie się dogadują z Turcją? Bo mają interes. Bo mają interes, bo tworzą jakąś koalicję. W tej chwili tworzą koalicję dla Syrii. To jest koalicja taktyczna, to nie jest koalicja sojusz, kochamy się, całujemy po rączkach, przyjeżdżają od sułtanata tam te wszystkie szacharazady do cara i dają dary. Bo tak to by kiedyś wyglądało. W tej chwili jeden wskakuje do samolotu, z drugim się umawia na kawkę, czy tam co piją u Putina, pewnie wódkę. Rozmawiają dwa dni, są wszyscy, robią notatki, deal, koniec, wracamy, robimy interesy, a interesy to także pieniądze. Zwłaszcza pieniądze. I tutaj już może przejdźmy do konkretu. Deal taktyczny, jak to ładnie Wąski powiedział, bym powiedział więcej, deal strategiczny, ponieważ oni właśnie dokonali faktycznego rozbioru Syrii. Erdoğan z Putinem tak naprawdę dogadali się... Czy to ci nie przypomina Jałty na przykład, albo... No właśnie, taktyczny rozbiór. Przypomina mi to jak cholera. Caryca, Katarzyna. Tak. Tylko właśnie się to chcę powiedzieć na samym końcu, że oni jak już się rozbiorą tą Syrię, to potem mogą siedzieć i próbować rozbierać inne kraje. I ja bym wolał, żebyśmy my może byli gnojami, może nawet użyję brzydkiego słowa, skurwysynami, którzy siedzą z tymi złymi wilkami i dokonują rozbioru innych krajów, niż żebyśmy znowu byli rozebrani. Wiesz, no ja jakoś tak, nie wiem, lubię swoje ciuchy. No. Ja rozumiem, że my lubimy bronić innych, bronić słabszych, a czasem nawet bronić silniejszych. Patrzmy na Wielką Brytanię podczas II wojny światowej. Która potem za te bronienie wystawiła nam rachunek, zabrała nam nasze złoto, a teraz kodowcy nam mówią, że my jesteśmy cokolwiek winni, bo w czasie II wojny światowej uciekaliśmy do Wielkiej Brytanii. I na Marszu Kodu chodzą z tymi flagami i potem i tak, kurde, demokracja zwyciężyła. Tak, nawet nie bardzo wiedzą dlaczego, a jak się im zada niewygodne pytanie, to chcą bić. Nie wierzycie, obejrzyjcie nasze relacje. Naprawdę, taki pan był dużo większy ode mnie, jak mu powiedziałem, że okej, to się spietrał i to jest cały kod. Dobra, nieważne, bo to nie będziemy mówić o tych panach, co wiszą kupę pieniędzy własnym dzieciom, ale zajmują się innymi rzeczami. Nie pozdrawiam. Tylko chodzi o to, że zobaczcie, oni dokonali faktycznego rozbioru Syrii. O co chodzi? Pamiętacie może mojego vloga, gdzie tłumaczyłem, o co chodzi każdej stronie konfliktu w Syrii. W wielkim skrócie, o ropę. Amerykanie z Unią Europejską chcą ropy. Ruskie chcą ropy, Turcja chce ropy. I tam była mniej więcej taka równowaga sił. Teraz Ruskie z Turcją się dogadali, czyli po pierwsze, będą budować własną bazę, wspólną, to już jest ewidentny sojusz militarny. Nie da się mieć większego sojuszu militarnego niż mieć wspólną bazę. No wiesz, oczywiście baza może być to oczywiście taktyczne, czyli no będziemy tam przechowywać jedzonko, będziemy tam przechowywać rannych, no ale wiadomo, że jak Ruscy mówią, będziemy tam przechowywać rannych, tak jak w Polsce na przykład, to przechowywali raczej swój cały garnizon aż do 90 tam któregoś ale roku. Nieważne, co oni tam będą przechowywać. Nawet jakby tam przechowywali, kurczę, gaz pieprzowy albo
sraj taśmę do kibli, a Turcy te takie wężyki do podlewania sobie 4 liter. Nieważne. Ważne, że mają wspólną nieruchomość militarną. To jest tak jak między ludźmi. Słuchaj, jak chłopak i dziewczyna kupią sobie wspólnie mieszkanie, to już są ze sobą związani na całe życie kredytem hipotecznym. Tak samo jak dwa państwa zbudują sobie wspólnie bazę, to jest symbol. To nie chodzi o to, czy oni tam obsadzą 20 głowic nuklearnych, czy oni tam wsadzą jednego, dwóch kolesi, bo musi być jeden Turek, jeden Ruski. Ważne, że mają coś wspólnie, pokazali. Działamy razem, tu jesteśmy jednością, jesteśmy silni. Stworzyli koalicję. W tym momencie tam było 3 graczy, tak? USA z Unią Europejską. No tam to w ogóle jest dużo graczy. No, tam jest jeszcze ISIS, są jeszcze tak zwani rebelianci, którzy są tak trochę ISIS. Tam to w ogóle tych rebeliantów, tam jest ponad 100 grup, to żeby wytłumaczyć, bo jakby Syryjczycy, no poza tym, że siły rządowe, to jeszcze grupa rebeliantów, to w takim mega uproszczeniu grupa rebeliantów, w których jest 100 różnych ugrupowań, jednym dalej ISIS, jednym bliżej ISIS. Handlują broń. Ale handlują organami ludzkimi, niewolnicami. Tak, tak, tak. Generalnie zobaczcie sobie, takie są zdjęcia na internecie, jak wyglądała Syria w latach 90. Wojna to biznes, w skrócie. Tak, ale wyglądała fajnie. W latach 90. Syria fajny kraj był. W 2003 jeszcze no był. No to tak samo jak mamy Rio i Iranki w latach 60. bez tych hadżibów, a potem teraz w tym roku całe... Tak, tak, tak. A to się wszystko bierze z Arabii. Dobra, nieważne. Ważne, że było 3 poważnych graczy. O to tak ładnie powiedzmy. 3 poważnych graczy i 4 gracz półpoważny, ale nie uznawany przez świat, czyli państwo islamskie. Teraz 2 tych graczy się dogadało. Oni nam powiedzieli, że robią wspólną bazę, nam powiedzieli, że nie mają nic przeciwko temu, żeby każdy z nich budował swoje bazy. Nam powiedzieli, że się przeprosili i tak dalej, i tak dalej. Tam chodzi o tego pilota, że Erdoğan powiedział, że mu przykro, że wysłał list do rodziny i tak dalej. Czyli pozałatwiali sobie tą taką politykę naj... Odbrozili. Odbrozili, tak. Tą najnowszą politykę sobie pozałatwiali i powiedzieli tyle. My sobie nie będziemy wchodzić w drogę. I to wystarczy. I teraz 2 silnych graczy pokazało, że ma sojusz. Natomiast oni po cichu na pewno się narysowali. Dobra, Putek, to ty bierzesz tą część Syrii, te pola roponośne, a ty, Erdoğan, bierzesz tą część Syrii, tą pola roponośne. Tutaj pierdzielniesz paroma rakietami, rozkrzanisz ty ISIS w cholerę, ja nie będę patrzył, a w ogóle ja jestem w NATO, w związku z tym, jakby się Amerykanie tam ładowali, to ja będę wiedział, to ci powiem, Putek, nie? To będzie spoko, no. To no tak, bo ich bazy są u mnie. Dokładnie, ich bazy są u mnie, w związku z tym tam ich lotnictwo, no, najwyżej nie zdąży wystartować, to co, Putek? No to deal, nie? Chlapnijmy sobie wódeczki, tam później jeszcze herbatkę walniemy i chodźmy tam na te tancerki, bo wiesz, prawo szariatu, ale wielkich nie obowiązuje. No i co? No i się podzielili, tak? A my będziemy, a my i później zajmą się dalej, tak? Bo generalnie jak ludzie, to jest jak u malutkich, tak jak u dużych. Jak robisz z kimś biznes i ci wyjdzie, to później chcesz robić drugi biznes. I pytanie, co oni zrobią dalej? Pamiętacie, robiłem... Mogę spekulować. No to spekuluj. Między młotem a kowadłem mamy Azerbejdżan, Georgię, czyli Gruzję i coś tam jeszcze na... Tak. Armenia. Tak, dokładnie. Do tego jeszcze dochodzi to, że Putin może chcieć sobie wziąć republiki nadbałtyckie. Iran, wow. Tak, a Turcja załatwi tyle, że będzie blokować, będzie po pierwsze ich poprze w ONZ-cie. Turcja to w ogóle może dalej dealować z Unią Europejską poza popieraniem w ONZ-cie, to jeszcze wracając krok w dół, wizy cały czas, które są w toku negocjacji, czy nadal nie wiemy, czy Unia Europejska zapłaciła te grube, grube miliony euro, czy puszczą te 80 milionów Turków. Ale tam nie chodzi o 80 milionów Turków, tylko tam chodzi o grubszy deal. Bo wiesz, jak łatwo jest zostać Turkiem, nie? Bardzo łatwo. Kupić paszport za tam i tak, no. Tak, dokładnie. Więc w tym momencie taki, nie chcę używać słowa terrorysta, więc ujmę, potencjalnie możliwy do zradykalizowania człowiek. Jedzie sobie do Turcji, kupuje paszport i on przyjeżdża, że jest Turkiem. Wiecie, my teraz mamy problemy z zatrzymaniem tych ludzi, w momencie, w którym oni przełażą przez zielone granice. Znaczy mamy problemy, bo chcemy mieć problemy, bo Angela Merkel z kolegami z Unii tak stwierdziła, że chcemy. Bo to jest w ogóle niesłychane. Nigdy wcześniej tak nie było, że ci miliony ludzi zapierdzielają przez zieloną granicę, a ty
Zresztą ktoś chyba zrobił film dokumentalny, jakiś Europejczyk, jakiś dziennikarz, pojechał do Syrii, wyrzucił swój paszport i powiedział, dobra, ma $50 w kieszeni, iPhone'a, tak jak typowy imigrant, przedostanę się z powrotem do Wielkiej Brytanii, z Syrii, z Aleppo czy skądś tam i bum. I mam widza, który mieszka na Cyprze i on mówi, że tam pracuje chyba w jakimś hotelu, nie jestem pewien. W każdym razie dużo, wiesz, i Turków obsługuje i też Syryjczyków i oni mówią, nie no, my normalnie robimy cały czas biznesy w Aleppo. To nie jest tak, że Aleppo jest całe zrujnowane, tylko no, oczywiście są dzielnice, które są totalnie rozwalone, ale normalnie możemy tam pojechać, są normalnie hotele, robimy biznesy, deale i tak dalej. Tak, ale dokończając, no to w momencie, w którym będzie ruch bezwizowy z Turcji do Unii, to oni po prostu pójdą, kupią sobie paszporty i bilety w Turcji. No i ten dziennikarz pokazuje, jak to łatwo się robi, no. Tak, teraz się łatwo się robi, a za chwilę będzie jeszcze łatwiej. Kupi paszport, kupi bilet, wyląduje na lotnisku w Europie i Allahu Akbar. Nie mówiąc już o innych rzeczach, tak? I to jest po prostu hardcore. I tyle. I ja mam wrażenie, że Unia Europejska po prostu jest skazana na upadek. I to jest. Oni już upadają, tak? Tam cały czas mamy coraz gorsze wskaźniki ekonomiczne, coraz gorsze wskaźniki społeczne, coraz większy problem mamy z bezpieczeństwem na ulicach. Przejdź się w Wiedniu wieczorem. Wiesz, jak byłem jeszcze kilka... Jutro do Wiednia, to mi nic nie mów. Zrób se vloga, co tam się dzieje. Ci powiem tyle, byłem jakieś kilkanaście lat temu w Wiedniu, to było piękne miasto, piękne życie nocne, noc, wieczór, ludzie chodzą. Słyszałem, że Wiedeń to jest jedno chyba z topowych 5 miast najbezpieczniejszych na świecie nawet. Kiedyś tak było, teraz generalnie zaleca się ludziom nie wychodzić wieczorem na ulicy za bardzo, kobietom się mówi, żeby dłuższe spódnice nosiły. Pójdę, ja to nagram i to sprawdzę w takim razie. Nagraj, to będę ci propusował. No i tyle. Słuchajcie, no moim zdaniem konkluzja jest taka, tylko też to nie jest to, że ja jakoś uderzam w PiS specjalnie, bo przypominam, że przynajmniej jak ten drugi Majdan był, to rządził taki pan, który teraz jest w Unii Europejskiej i którego podobno... Tusker, którego podobno mają zamknąć, jak wróci do Polski. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno nakręcę o tym vloga i na pewno spróbuję, no nieważne. Natomiast nie podoba mi się robienie polityki na emocjach. Ja wiem, że to jest trudne. Ja sam też podejmuję niekiedy pewne decyzje emocjonalne i na tym tracę. Niemniej jednak co innego ja, a co innego całe ministerstwo, które właśnie od tego są ludzie, żeby się nawzajem hamować. I to nie można robić tak, że no dobra, to w II wojnie światowej ci byli źli, a ci byli dobrzy. No to teraz z tamtymi też będziemy, jak właśnie ci dobrzy, czyli brzy, no to tak średnio byli dobrzy i właśnie to, że oni mówią, bo Wielka Brytania przecież mówi, że nie ma przyjaciół, tylko ma interesy. Poza tym tak średnio byli dobrzy, no pozwolili nam kurde ginąć za swój kraj. Ale mieli super interes, no wyszli na tym lepiej niż my. No, myśmy obronili im kraj, myśmy ginęli, myśmy za tym zapłacili. Wszystko jest po ich stronie. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że jestem bardzo skłonny pozwolić Brytyjczykom się odwdzięczyć i ginąć za Polskę. I mogą za to zapłacić. W opisie będzie numer konta. Przyjmuję euro, dolary i funty. Tylko pamiętajcie, że funt ostatnio słabo stoi, to wyślijcie więcej. Nie ma problemu. Ja mogę was wesprzeć. Naprawdę. I tylko przynieście złoto, tak jak polscy imigranci w czasie II wojny światowej. Tak. Polski rząd na uchodźstwie, nie? Tą drogą, wiesz, że polskie złoto cały czas siedzi w Wielkiej Brytanii i ostatnio była jakaś gadka, że nie chcą oddać. O Boże, no nie wiem, coś słyszałem, że tak, słyszałem. No jest nasze, ale fizycznie u nich. Oczywiście to tam ma jakieś tam umocowania takie, że tam dużo złota jest w takim banku i oni jak handlują, to tylko z jednego sejfu do drugiego. Niemniej jednak ostatnio coś było, no dobra, co by było, jakbyśmy chcieli to z powrotem? A może lepiej nie chcijcie? Tak mniej więcej było. I tyle. I sorry, polityki się międzynarodowej nie robi na kolanach. My jesteśmy krajem małym. Wbrew temu, co niektórzy uważają, wcale nie takim silnym. Jak oglądałem paradę z okazji cudu nad Wisłą, jak słyszałem propagandę, jaki to Leopard jest wielki i wspaniały czołg i twardy, jaki wielki i wspaniały czołg. Nie no, oczywiście mamy też swoje technologie, mamy ambicje. Jesteśmy krajem, który mógłby przewozić, może nie w Unii Europejskiej, ale na pewno na wschodzie Unii Europejskiej, czy obok Węgier, czy z Węgrami. Myślę, że tak. Ale oczywiście, że tak. W regionie. Tylko to, co chcę powiedzieć, to to, że z jednej strony my
mamy kompleksy i uważamy się za strasznie malutkich, z drugiej strony mamy jakieś takie mocarstwowe. Tak, przesada i w jedną, i w drugą stronę. A nie umiemy się tak zachować po prostu na zasadzie, słuchajcie, mamy to, 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 to i to, zróbmy deala. I dlaczego? I dobra, z Węgrami możemy robić deala, ze Słowakami możemy robić deala, z Czechami możemy zrobić deala. A ja chcę, żebyśmy mogli zagryźć zęby i kogoś tam nie lubimy, ale żebyśmy też mogli zrobić z nim deala, jeśli my na tym zyskamy. Tak, i tu jest właśnie znowu ta skrajność, ze skrajności w skrajność. PO lizała tyłek Niemcom i pani Merkel przede wszystkim. Teraz PiS mówi, nie no, my nie lubimy Niemiec, nie lubimy Rosji, no bo zaszłości historyczne. Owszem, ale powinien być jakiś złoty środek pomiędzy nienawiścią a miłością. Dokładnie, powinien być normalny pragmatyzm, bo to się tak ładnie nazywa, właśnie pragmatyzm. Zobaczcie, Ukraińców, no generalnie Polacy z Ukraińcami mają, jak to się ładnie mówi, rachunki krzywd. Wołyń i kilka innych rzeczy, tak? Ale jakoś umiemy przyjąć milion tych Ukraińców i pozwalać im dla nas pracować. I to jest właśnie szczyt pragmatyzmu, to co jest mi się podoba. Uważam, że jakbyśmy tutaj przyjęli milion Ukraińców, dali im za darmo mieszkania i zasiłki, to bym był pierwszy, który by wlazł na barykady i krzyczał won ston. Ale sprzątać nam mieszkanie za bardzo małe pieniądze, czy wykańczać nam mieszkania za bardzo małe pieniądze, nie ma problemu. To jest pragmatyzm. To jest pragmatyzm. My na tym zyskujemy. Okej, oni też na tym zyskują, bo też są pragmatyczni, ale na tym to polega. A jak pozwolimy im dla nas pracować 20-30 lat, to może się polubimy. Dlatego, bo taki Ukrainiec też u nas sprząta mieszkanie, czy Ukrainka, i to jest dla nas to jest psi grosz, ale dla niej to jest na przykład tygodniowa pensja. I ona też, na tej zasadzie myśmy sobie budowali pozytywne relacje na Zachodzie, że myśmy zaczęli lubić ten Zachód, bo przywoziliśmy stamtąd pieniądze. Nas tam lubili, bo ciężko pracowaliśmy. I to jest właśnie kwintesencja. To, jakie my mamy, mamy relacje z Ukraińcami. Pozwalamy im dla nas pracować. Super, świetnie. Tak się trzymajmy. Tylko pamiętajmy jeszcze, żeby tym Ukraińcom stworzyć na tyle fajne warunki, żeby oni za chwilę nie poszli pracować do Niemiec, bo ciężko pracujący Ukraińcy w Polsce, uchodźcy, którym się nie chce pracować, w Niemczech. Taka jest polska racja stanu, tak to powinno zostać i tyle. Dlatego żadnych cholernych zasiłków. Dziękuję. Dziękujemy. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, będzie nam bardzo miło. A tutaj gdzieś nad Wąskim znajduje się taki logo, wąski kanał. Wiecie, dlaczego wąski, zwłaszcza przy mnie, jak jestem szeroki. I tyle, i tam można obejrzeć, zasubskrybować. Zwłaszcza jak ja mam wolne, bo jestem na przykład na wakacjach, to wąski w zastępstwie fajne vlogi. Tak, ludzie potem piszą, czuję się jak na zastępstwie w szkole. To jest bardzo miłe i przyjemne. Mam nadzieję, że wpadniemy jeszcze na siebie, bo jak to Ator mówi, nie ma w tym żadnego interesu, ale się lubimy, więc nagrywamy. Jak to nie ma interesu? Ze 400 subów ci wpadnie. No, to ja mam interes, to ty nie masz, wiesz. A, widzisz, już wpadł jeden, bo tu jest dzięki. Z nami widz. To o, w ogóle patrzcie, taki widz się trafił. Nie, nie chcesz, powiedz coś miłego. Pozdrawiam Atora, mamę i proszę o suby, dlatego pana zapłacił.